Jakie to uczucie być jednym z najpopularniejszych aktorów w historii kina i niesamowicie barwną postacią w historii całej popkultury? Odpowiedź na to pytanie zna zapewne bohater dzisiejszego odcinka. Jednak czy sława i masa pieniędzy są w stanie zapewnić szczęśliwe życie? Cześć, z tej strony Hubert i Bartek z portalu Pełna Kulturka. Witajcie w naszym podcaście zatytułowanym Historie Legend, w którym co miesiąc przedstawiamy Wam historię wielkich postaci ze świata muzyki i filmu. Zapraszamy Was również do sprawdzenia naszego podcastu dyskusyjnego, nazywającego się po prostu Pełna Kulturka. Tam znajdziecie nasze zazwyczaj luźne rozmowy na przeróżne tematy, głównie związane ze światem filmów i muzyki. Możecie wpaść też na nasz profil na Instagramie, również noszący nazwę Pełna Kulturka. Tam publikujemy ciekawostki ze świata kultury w formie postów, odpisujemy na Wasze wiadomości oraz dostarczamy naszym obserwującym rozrywki na story w postaci różnych zabaw, quizów i propozycji filmowych oraz muzycznych. Wszystkie niezbędne linki znajdziecie w opisie tego odcinka. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszamy do odsłuchania historii o niekwestionowanej legendzie kina, Johnnym Deppie. John Christopher Depp II urodził się 9 czerwca 1963 roku w Owensboro w stanie Kentucky jako najmłodsze z czworga dzieci, kelnerki Betty Sue Palmer i inżyniera budownictwa Johna Christophera Deppa. Młody Johnny nie mógł zaznać w swoim życiu nudy i przywiązania do konkretnego miejsca, albowiem jego rodzina była ciągle na walizkach. On i jego rodzeństwo mieszkali w ponad 20 różnych miejscach, ostatecznie osiedlając się w Miramar, na Florydzie w 1970 roku. Rodzice Deppa rozwiedli się w 1978 roku, gdy chłopak miał 15 lat. Jego matka wyszła za Roberta Palmera, który dla młodego chłopca okazał się być sporą inspiracją. Kilkadziesiąt lat później, w 2016 roku podczas gali Grammy, Johnny zagra piosenkę w hołdzie swojemu ojczymowi. 12. urodziny Deppa okazało się ważnym wydarzeniem, albowiem to właśnie wtedy dostał od swojej matki gitarę. Natychmiast podjął się więc nauki gry na owym instrumencie i zaczął występować w różnych zespołach. Rok po rozwodzie swoich rodziców Johnny podjął decyzję o porzuceniu nauki w szkole Miramar High School, aby zostać muzykiem rockowym. Co ciekawe, próbował wrócić do placówki oświatowej 2 tygodnie później, ale dyrektor powiedział mu, żeby spełnił swoje marzenie o byciu muzykiem i że nikt nie powinien wywierać na nim żadnej presji. Johnny rozpoczął swoją przygodę w 1980 roku z The Kids, zespołem, który cieszył się skromnym lokalnym sukcesem. The Kids wyruszyli razem do Los Angeles w poszukiwaniu kontraktu płytowego, zmieniając nazwę na Six Gun Method. Grupa jednak rozpadła się przed podpisaniem umowy z jakąkolwiek wytwórnią. Depp natychmiast podjął pracę z zespołem Rock City Angels, będąc współautorem ich piosenki Mary, która pojawiła się na debiutanckim albumie grupy zatytułowanym Young Man's Blues. 20 grudnia 1983 roku Depp poślubił niejaką Lori Ann Allison, siostrę basisty i wokalistki jego zespołu. Podczas ich małżeństwa Allison pracowała jako wizażystka, podczas gdy on wykonywał różne prace dorywcze, w tym jako telemarketer w firmie zajmującej się produkcją piór wiecznych. Jego ówczesna żona przedstawiła go aktorowi Nicolasowi Cage'owi, który doradził mu karierę aktorską. Depp i Allison rozwiedli się jednak w 1985 roku. Pochodzenie Johnnego Deppa można określić jako angielskie, francuskie, niemieckie i irlandzkie. Jego daleki krewny, francuski imigrant Pierre Dieppe, osiedlił się w Virginii około 1700 roku. Sięgając jeszcze głębiej w drzewie genealogicznym, możemy dowiedzieć się również o niejakiej Elizabeth Key Greenstead, żyjącej w latach 1630-1665, córce angielskiego plantatora i jego afrykańskiej niewolnicy. W wywiadach przeprowadzonych między 2002 a 2011 rokiem Depp twierdził, iż jest możliwość, że pochodzi po prostu z Ameryki. Mówił: myślę, że gdzieś w przeszłości był w naszej rodzinie ktoś pochodzący z tego kraju. Z tego co wiem, moja probabka była trochę rdzenną Amerykanką.
Dorastała w Cherokee albo w Indian Creek. Miałoby to sens, biorąc pod uwagę fakt, że pochodzi z Kentucky, w którym roi się od Indian, Cherokee i Creek. Twierdzenia Deppa zostały poddane analizie. Kiedy magazyn Indian Country Today stwierdził, że Depp nigdy nie zagłębiał się w sprawy swojego pochodzenia, ani też nie był uznany za członka Cherokee Nation. Doprowadziło to do krytyki ze strony społeczności rdzennych Amerykanów, ponieważ Depp nie ma udokumentowanego pochodzenia amerykańskiego, a przywódcy rdzennych społeczności nazywają go nie Indianinem, decyzja Deppa, by wcielić się w postać rdzennego Amerykanina Tonto w filmie Jeździec znikąd z 2013 roku, została skrytykowana, podobnie jak nazwa jego zespołu rockowego, Tonto's Giant Nuts. Podczas promocji filmu Jeździec znikąd 22 maja 2012 roku Depp został przyjęty jako honorowy syn przez LaDonna Harris, członkinię Comanche Nation, co uczyniło go honorowym członkiem jej rodziny, ale nie członkiem żadnego plemienia. Krytyka ze strony tubylczej społeczności wzrosła po tym wydarzeniu. Reklama z udziałem Deppa i rdzennych Amerykanów autorstwa Diora dotycząca zapachu Sauvage została wyświetlona 30 sierpnia 2019 roku, a Depp został oskarżony o przywłaszczenie kulturowe i rasizm. Cała sprawa dotycząca pochodzenia Johnny'ego Deppa jest bardzo skomplikowana i tak naprawdę nie gwarantujemy, czy czegoś się nie przekręciliśmy, albowiem korzystamy z anglojęzycznych źródeł. Jeżeli ktoś z Was lepiej orientuje się w tej sprawie, może się do nas odezwać na Instagramie. Wstawimy na relację info w celu sprostowania, bo nie chcemy wprowadzić nikogo w błąd. A teraz lecimy dalej! Rozdział drugi. Kariera aktorska. 1984-1989. Pierwsze role i 21 Jump Street. Debiutem filmowej karierze Deppa była rola w horrorze Koszmar z ulicy Wiązów w 1984 roku, w którym to zagrał chłopaka głównej bohaterki, Nancy Thompson, granej przez Heather Langenkamp, jedną z ofiar Freddy'ego Kruegera. Po dobrze odebranej głównej roli w komedii Wakacje w kurorcie, Depp miał zostać obsadzony jako pierwszoplanowa postać w dramacie Trashin, opowiadającym o rywalizujących ze sobą snowboardzistach, ale decyzja została później zmieniona przez producenta owego filmu. Zamiast tego Depp pojawił się w mniej znaczącej roli w dramacie Olivera Stone'a Pluton, opowiadającym o wojnie w Wietnamie. Depp stał się idolem nastolatków w późnych latach 80., kiedy to zagrał rolę tajnego policjanta w serialu 21 Jump Street, którego premiera miała miejsce w 1987 roku. Pomimo sukcesu komercyjnego, Depp czuł, że serial zmusił go do roli produktu. Później zdecydował się pojawiać tylko w filmach, które uznawał za interesujące od strony artystycznej. 1990-2002. Produkcje niezależne i pierwsze kolaboracje z Timem Burtonem. W 1990 roku Depp zagrał tytułową postać w filmie Tima Burtona, Edward Nożycoręki. Film był zarówno komercyjnym, jak i krytycznym sukcesem, zarabiając ponad 86 milionów dolarów na całym świecie. Od tego momentu zaczęła się jego długoletnia współpraca z popularnym reżyserem. Producent Scott Rudin stwierdził: zasadniczo Johnny Depp gra Tima Burtona we wszystkich jego filmach. Reżyser nie utożsamia się z owym komentarzem, natomiast sam Depp stwierdził, że coś w tym jest. W swoim wstępie do Burton on Burton, książki zawierającej wywiady z reżyserem, Johnny nazwał go bratem, przyjacielem i odważną duszą. Kolejnym filmem, w jakim Depp zagrał w 1990 roku, był Bexa w reżyserii Johna Watersa. Muzyczna komedia rozgrywająca się w latach 50. Chociaż nie odniosła ona sukcesu kasowego w momencie premiery, z biegiem lat zyskała status kultowego klasyka. Depp nie wystąpił w żadnym filmie w ciągu następnych 2 lat, z wyjątkiem krótkiego występu w filmie Freddy nie żyje, koniec koszmaru, w 6. części serii Koszmar z ulicy Wiązów. Johnny w 1993 roku wystąpił w 3 filmach. W komedii romantycznej Benny and June zagrał ekscentrycznego i niepiśmiennego miłośnika kina niemego, który zaprzyjaźnia się z chorą psychicznie kobietą i jej bratem. Film stał się tak zwanym sleeper hit. Jest to określenie stosowane w przemyśle rozrywkowym w odniesieniu do produktu, który nie miał ogromnej kampanii marketingowej i nie towarzyszył mu szum medialny. A co za tym idzie, branża nie widziała w nim potencjalnego mega hitu przed premierą. Następnie zagrał u boku Leonardo DiCaprio i Juliette Lewis w dramacie Co gryzie Gilberta Grape'a z 1993 roku. W
Film opowiadał o dysfunkcyjnej rodzinie, a sam Johnny zagrał bardzo ważną tytułową postać. W swojej recenzji filmu Todd McCarthy z magazynu Variety powiedział: Depowi udaje się przejąć kontrolę nad ekranem, będąc w centrum. Do tego dołącza oczywiście bardzo przyjazna, atrakcyjna charakteryzacja. Ostatnim filmem w 1993 roku, w którym można było ujrzeć Johnny'ego Deppa, był surrealistyczny komediodramat Arizona Dream, w którym aktor zagrał Alexa Bachmara, młodego chłopaka, który nawiązuje skomplikowaną relację z dwiema kobietami. W 1994 roku Depp ponownie spotkał się na planie z reżyserem Timem Burtonem, grając tytułową rolę w Ed Wood, filmie biograficznym o jednym z najbardziej nieudolnych reżyserów w historii. Depp powiedział później, że był wtedy nieco zmęczony filmami, ale jak stwierdził: W ciągu 10 minut od usłyszenia o projekcie byłem w niego zaangażowany. Strasznie chciałem w to wejść. Aktor odkrył, że rola ta dała mu pewnego rodzaju szansę na odpoczynek i w dodatku trochę zabawy. A praca z aktorem Martinem Landau, który grał Bela Lugosi, odmłodziła jego miłość do aktorstwa. Ed Wood został pozytywnie przyjęty, a Janet Maslin z The New York Times napisała: Depp udowodnił, że jest uznanym, certyfikowanym i wielkim aktorem. Uchwycił cały optymizm, który pozwalał Edowi Woodowi działać dzięki niezwykle zabawnej umiejętności patrzenia na wszystko z jasnej strony. Depp został nominowany do Złotego Globu w kategorii najlepszy aktor w komedii lub musicalu za tę rolę. W następnym roku Depp wystąpił w 3 filmach. Zagrał u boku Marlona Brando w kasowym hicie Don Juan de Marco jako człowiek, który wierzy, że jest tytułowym Don Juanem, największym i najwspanialszym kochankiem świata. Następnie zagrał w filmie Truposz, całkowicie czarno-białym westernie. Film nie został jednak sukcesem komercyjnym i otrzymał mieszane recenzje krytyków. Ostatnim filmem Deppa w 1995 roku był określony jako porażka, zarówno na płaszczyźnie finansowej, jak i krytycznej, na żywo. Thriller, w którym Johnny wcielił się w księgowego, któremu kazano zabić polityka. A wszystko to, żeby mógł odzyskać swoją porwaną córkę. W 1997 roku Depp zagrał u boku Al Pacino w dramacie kryminalnym Donnie Brasco. Wcielił się w Josepha D. Pistone, tajnego agenta FBI, który przybiera nazwisko Donnie Brasco, żeby zinfiltrować mafię w Nowym Jorku. Aby przygotować się do roli, Depp spędził czas z prawdziwym Joe Pistone. Donnie Brasco okazał się być komercyjnym i krytycznym sukcesem i uważa się, że owa rola była jedną z najlepszych w całej aktorskiej karierze Deppa. W 1997 roku Johnny zadebiutował także jako reżyser i scenarzysta filmem The Brave. Odegrał w nim również pierwszoplanową rolę jako aktor, wcielając się w Rafaela, który sprzedaje swoje życie współczesnemu aniołowi śmierci, a w zamian dostaje 50 tysięcy dolarów i tydzień spędzony z rodziną. Depp był fanem i przyjacielem pisarza Huntera S. Thompsona i zagrał jego alter ego Raula Duke'a w Las Vegas Parano, filmowej adaptacji pseudobiograficznej powieści Thompsona pod tym samym tytułem. Kolejnym przedsięwzięciem Deppa z Bartonem był film Jeździec bez głowy, w którym zagrał Ichabod Crane'a. Stwierdził: Zawsze myślałem o Ichabodzie jako o bardzo delikatnej osobie, która być może była aż zbyt kobieca, niemalże jak przestraszona mała dziewczynka. Depp na ogół wybierał role, które uważał za interesujące, a nie te, które według niego odniosłyby sukces kasowy. Krytycy często opisywali postacie grane przez Deppa jako ikonicznych samotników. Johnny określił niektóre ze swoich mniej udanych filmów jako porażki zdominowane przez studio i truciznę kasową. Powiedział również, że jego zdaniem wytwórnie nie rozumieją filmów, ani nie wykonują dobrej roboty, jeżeli chodzi o ich promocję. 2003-2011. Piraci z Karaibów, Marzyciel, Charlie i Fabryka Czekolady i inne. Sukces na płaszczyźnie komercyjnej. W 2003 roku Depp zagrał w filmie przygodowym Walt Disney Pictures zatytułowanym Piraci z Karaibów – Klątwa Czarnej Perły, który okazał się być ogromnym sukcesem kasowym, a sam Johnny zdobył szerokie uznanie za rolę komicznego kapitana Jacka Sparrowa i otrzymał nominację do Oscara dla najlepszego aktora. Depp powiedział w tamtym czasie: Sparrow jest zdecydowanie dużą częścią mnie. Jako moje inspiracje w odegraniu tej roli mogę wymienić gitarzystę The Rolling Stones, Keitha Richardsa oraz legendę kreskówek, skunksa Pepe Le Pew. Kierownictwo studia do roli Deppa początkowo podchodziło z dystansem, ale postać stała się niesamowicie popularna wśród publiczności.
Według ankiety przeprowadzonej przez magazyn Fandango, Depp był główną atrakcją Piratów z Karaibów według publiczności. Johnny został ponownie nominowany do Oscara dla najlepszego aktora za rolę szkockiego pisarza Jamesa Barry'ego w filmie Marzyciel w 2004. W następnym roku zagrał Willy'ego Wonkę w filmie Charlie i Fabryka Czekolady, który ponownie połączył go z reżyserem Timem Burtonem, z którym Depp nie współpracował od czasu Jeźdźca bez głowy. Film okazał się sukcesem kasowym i spotkał się z pozytywnym przyjęciem ze strony krytyków, a sam Depp został nominowany do Złotego Globu dla najlepszego aktora musicalu lub komedii. Po legendarnej Fabryce Czekolady na horyzoncie pojawił się kolejny projekt Bartona, animacja zatytułowana Gnijąca Panna Młoda, w której Depp podłożył głos głównej postaci, Wiktorowi Van Tortowi. Następne lata w aktorskiej karierze Johnny'ego Deppa to przede wszystkim kolejne części Piratów z Karaibów, czyli Skrzynia u Marlaka z 2006 roku i Na krańcu świata, które ukazało się rok później. Obie części okazały się oczywiście ogromnymi sukcesami kasowymi. W 2007 roku Depp ponownie podjął współpracę z Bartonem przy ich szóstym wspólnym filmie. Tym razem grając morderczego fryzjera w musicalu Sweeney Todd, demoniczny golibroda z Fleet Street. Barton po raz pierwszy dał mu oryginalne nagranie musicalu scenicznego z 1979 w roku 2000. I chociaż Johnny nie był fanem śpiewania, cały koncept opowieści bardzo mu się spodobał. Mimo że, jak już wiemy, Depp występował w różnych zespołach muzycznych, początkowo nie był pewien, czy będzie w stanie zagrać tę rolę, bo wymagało to wypracowania umiejętności śpiewania. Depp postanowił nagrać dema i pracować nad swoim głosem. W swojej recenzji jeden z dziennikarzy magazynu Entertainment Weekly przyznał filmowi ocenę A z minusem, stwierdzając: Wzniosły głos Deppa sprawia, że zaczynasz zastanawiać się, jakie inne sztuczki ukrywał. Patrząc jak fryzjer grany przez Deppa dzierżył swoje brzytwy, trudno nie przypomnieć sobie Edwarda Nożycorękiego, gorączkowo kształtującego żywopłoty w kształt rozmaitych zwierząt 18 lat temu. I całe to pokręcone piękno, którego byśmy nigdy nie zobaczyli, gdyby Barton i Depp nigdy się nie poznali. Johnny zdobył Złoty Glob dla najlepszego aktora w musicalu lub komedii za tę rolę i po raz trzeci został nominowany do Oscara dla najlepszego aktora pierwszoplanowego. W filmie z 2009 roku zatytułowanym Parnassus, Depp, Jude Law i Colin Farrell wcielili się w postać pierwotnie przedstawioną przez ich przyjaciela Heatha Ledgera, który zmarł przed ukończeniem filmu. Wszyscy trzej aktorzy przekazali swoje pensje córce Ledgera, Matyldzie. Kolejną współpracą Depp Barton okazał się film Alicja w Krainie Czarów z 2010 roku, w którym to nasz ukochany aktor zagrał szalonego kapelusznika u boku Heleny Bonham Carter, Anne Hathaway i Alana Rickmana. W następnym roku ukazała się czwarta odsłona serii Piraci z Karaibów, zatytułowana Na nieznanych wodach, która, któż by się spodziewał, po raz kolejny okazała się ogromnym sukcesem kasowym, zarabiając ponad miliard dolarów na całym świecie. Obecnie. Aktorskie niepowodzenia. W 2012 roku Depp wcielił się w postać Barnabasa Collinsa obok innych stałych bywalców w filmach Tima Burtona, Heleny Bonham Carter, Michelle Pfeiffer i Evy Green. Film powstał na podstawie gotyckiej telenoweli o tym samym tytule, która została wyemitowana w latach 1966-1971 i była jedną z ulubionych Johnny'ego w dzieciństwie. W tym samym roku Depp i inne gwiazdy 21 Jump Street, Peter DeLuise i Holly Robinson na krótko odtworzyli swoje role w epizodycznych występach w adaptacji filmowej serialu, która miała znacznie bardziej komediowy ton niż serial telewizyjny. W 2013 roku Depp zagrał Tonto we wspomnianym na samym początku tego odcinka filmie Jeździec znikąd. Film okazał się być tak zwaną box office bomb, czyli finansową wpadką, która pochłonęła bardzo duży budżet, mając być w założeniu producentów przebojem kasowym, a finalnie poniosła straty. Pokryła koszty produkcji lub przyniosła wytwórni tylko niewielki zysk. W przypadku Jeźdźca znikąd była to na szczęście ta trzecia opcja. W 2016 roku Depp zagrał biznesmena i kandydata na prezydenta USA Donalda Trumpa w satyrze Funny or Die zatytułowanej Donald Trump's The Art of the Deal – The Movie. Aktor zdobył uznanie za tę rolę. W tym samym roku Depp zagrał ponownie rolę szalonego kapelusznika w Alicji po drugiej stronie lustra, czyli kontynuacji Alicji w Krainie Czarów. Depp został również potajemnie obsadzony, by zagrać epizodyczną rolę Gellerta Grindelwalda w filmie Fantastyczne zwierzęta, jakie znaleźć z 2016 roku, rolę, którą miał powtórzyć we wszystkich przyszłych sequelach.
Grindelwald to mroczny czarodziej, który kiedyś był w bliskiej relacji z Albusem Dumbledorem, główną postacią z serii filmów o Harrym Potterze. W 2017 roku Depp ponownie wcielił się w rolę kapitana Jacka Sparrowa w piątej odsłonie serii Piraci z Karaibów zatytułowanej Zemsta Salazara. Jego ostatnim filmem w 2018 roku był Fantastyczne zwierzęta zbrodnie Grindelwalda, kontynuacja poprzedniej części, w której ponownie wcielił się w rolę Gellerta Grindelwalda. Obsadzenie Deppa spotkało się z krytyką ze strony fanów serii z powodu zarzutów skierowanych w jego stronę o rzekomą przemoc w rodzinie. Johnny miał powrócić jako Grindelwald w trzeciej części Fantastycznych Zwierząt, ale 6 listopada 2020 roku ogłosił, że zrezygnował z roli w związku z postępowaniem o zniesławienie przeciwko News Group Newspapers, którzy napisali, że zarzuty popełnienia przez niego przemocy w rodzinie są zasadniczo prawdziwe. Rozdział trzeci. Inne działalności. Muzyka. Johnny Depp ma na swoim koncie wiele kolaboracji i gościnnych występów muzycznych, a od pewnego czasu jest członkiem dobrze prosperującego zespołu, który miał nawet okazję wystąpić w Polsce. Ale o tym za chwilę. Depp grał na gitarze w piosenkach grupy Oasis, Fade In Out oraz Fade Away w 1997. Zagrał również w utworach do ścieżki dźwiękowej filmu Czekolada z 2000 roku, w którym wystąpił. Johnny jest przyjacielem Shane'a McGowana z zespołu The Pogues i wystąpił na jego pierwszym solowym albumie. Był także członkiem grupy P wraz z Gibbem Hayensem z Bad Hole Surfers, basistą Red Hot Chili Peppers Fleom i gitarzystą Sex Pistols Steven Johnson. Pojawił się w teledyskach do Into the Great Wide Open Toma Pettiego i Heartbreakers, It's a Shame About Ray od The Lemonheads, Alice autorstwa Avril Lavigne jako szalony kapelusznik w 2010 roku oraz w teledysku do piosenki My Valentine od Paula McCartneya, wydanego w lutym 2012 roku wraz z Natalie Portman. Depp jest bardzo dobrym przyjacielem Marilyna Mansona. Grał na gitarze prowadzącej i perkusji w coverze You Are So Vain, który ukazał się jako bonusowy utwór na 8 albumie studyjnym Króla Kontrowersji zatytułowanym Born Villain z 2012 roku. Johnny wykonał również kilka piosenek z Mansonem na rozdaniu Revolver Golden Gods Awards w 2012 roku oraz w późniejszych latach występował w jego teledyskach. W 2015 roku Depp założył supergrupę Hollywood Vampires wraz z Alice Cooperem i Joe Perrym. Został gitarzystą i wokalistą wspierającym kapeli. Zespół wydał swój debiutancki album studyjny zatytułowany po prostu Hollywood Vampires 11 września 2015 roku. Płyta zawierała 11 coverów klasycznych rockowych utworów, a także 3 oryginalne autorskie piosenki, w pisaniu których Depp miał swój udział. Zespół zadebiutował na żywo w klubie The Roxy w Los Angeles 16 września 2015 roku. Następnie, w tym samym miesiącu, grupa zagrała na festiwalu Rock in Rio w Brazylii. W lutym 2016 roku Hollywood Vampires wystąpiło na ceremonii rozdania nagród Grammy, oddając hołd Lemmy'emu Kilmisterowi, legendarnemu muzykowi grupy Motorhead, który zmarł pod koniec 2015 roku. Później, latem 2016, zespół wyruszył w pierwszą światową trasę koncertową. W 2018 roku postanowili ponownie zwiedzić świat, witając również do naszego kraju. Zespół zagrał koncert na warszawskim Torwarze. Podczas owej trasy Depp śpiewał Heroes Davida Bowiego jako hołd dla zmarłego piosenkarza. Hollywood Vampires wydali swój drugi album studyjny, zatytułowany Rise 21 czerwca 2019 roku. W przeciwieństwie do debiutu, Rise składa się głównie z oryginalnego materiału, w tym oczywiście piosenek napisanych przez Deppa. Album zawiera również cover utworu Heroes Davida Bowiego, śpiewany przez Johnny'ego. Hollywood Vampires mieli w planach zagranie kolejnej trasy koncertowej w 2020 roku, zawierając występ w Dolinie Charlotte w Polsce. Wydarzenie nie doszło jednak do skutku z powodu pandemii i zostało przesunięte na 12 sierpnia 2021 roku. Proponujemy więc fanom muzyki rockowej oraz miłośnikom Johnny'ego Deppa zainteresowanie się tym wydarzeniem. W 2020 roku Depp wydał cover Isolation Johna Lennona wraz z gitarzystą Jeffem Beckiem. Oczekuje się, że w przyszłości duet wyda więcej muzyki. Firma produkująca filmy i inne projekty. W 2004 roku Depp założył firmę producencką Infinitum Nihil, aby rozwijać projekty, w których będzie pełnił rolę aktora lub producenta. Depp jest założycielem i CEO, a jego siostra Christy Dąbrowski pełni funkcję prezesa.
Pierwsza produkcja firmy pojawiła się w 2011 roku i był to film Dziennik zakrapiany rumem. Również w 2011 roku ukazał się Hugo w reżyserii Martina Scorsese. Firma wyprodukowała również wcześniej wspomniany film Mroczne cienie w reżyserii Tima Burtona z 2012 roku. Depp był również współwłaścicielem The Viper Room, nocnego klubu muzycznego stacjonującego w Los Angeles, a założonego w 1993 roku. Sprzedał jednak swoje udziały w 2003 roku. Wraz z Seanem Pennem, Johnem Malkowiczem i Mickiem Hacknallem, Depp był także współwłaścicielem restauracji baru Man Ray, położonego w pobliżu Pól Elizejskich w Paryżu. Wraz z Douglasem Brinkleyem Depp redagował powieść Woody'ego Guthrie, House of Earth, która została opublikowana w 2013 roku. Jak można zauważyć, spektrum działalności Johnego Deppa jest dość szerokie, a sam legendarny aktor brał udział w wielu mniej lub bardziej udanych przedsięwzięciach. Teraz czas na rozdział opowiadający o nieco bardziej personalnych aspektach życia Johnego Deppa. Rozdział 4. Życie osobiste. Związki. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, Depp poślubił makijażystkę Lori Ann Allison 20 grudnia 1983 roku. Para jednak zdecydowała się na rozwód po zaledwie 2 latach małżeństwa. Później był zaręczony z aktorkami Jennifer Grey i Sherilyn Fenn pod koniec lat 80., zanim w 1990 roku postanowił oświadczyć się swojej koleżance z planu Edwarda Nożyco-Rękiego, Winonie Ryder, dla której wytatuował napis Winona Forever na swoim prawym ramieniu. Od 1994 do 1998 był w związku z angielską supermodelką Kate Moss. Po zerwaniu z Moss, Depp rozpoczął związek z francuską aktorką i piosenkarką Vanessą Paradis, którą poznał podczas kręcenia filmu Dziewiąte Wrota we Francji w 1998 roku. Mają 2 dzieci, córkę Lily Rose Melody Depp, urodzoną w 1999 roku, i syna Johna Christophera Jacka Deppa III, urodzonego w 2002 roku. Depp stwierdził: posiadanie dzieci dało mi prawdziwy fundament. Naprawdę mocne miejsce w życiu, pracy, we wszystkim. Nie można zaplanować takiej głębokiej miłości, która owocuje dziećmi. Ojcostwo nie było świadomą decyzją. To była część wspaniałej przejażdżki, na której byłem. To było przeznaczenie. Cała matematyka w końcu zadziałała. W 2007 roku córka Deppa trafiła do szpitala Great Ormond Street Hospital w Londynie z powodu poważnej infekcji pałeczki okrężnicy, która spowodowała tymczasową niewydolność nerek. Aby wyrazić wdzięczność za jej powrót do zdrowia, Depp odwiedził szpital w listopadzie 2007 roku, ubrany w strój kapitana Jacka Sparrowa, i spędził 4 godziny czytając dzieciom bajki. W następnym roku przekazał szpitalowi 1 000 000 funtów. Związek z Amber Heard. Depp i Paradis ogłosili separację w czerwcu 2012 roku, a Johnny zaczął spotykać się z aktorką i modelką Amber Heard, którą poznał na planie Dziennika zakrapionego rumem w 2009 roku. Pobrali się podczas prywatnej ceremonii cywilnej w ich domu w Los Angeles w lutym 2015 roku. Szybko okazało się jednak, że para może nie być dla siebie stworzona. Heard złożyła pozew o rozwód z Deppem 23 maja 2016 roku i uzyskała wobec niego tymczasowy zakaz zbliżania się, stwierdzając w swoim orzeczeniu sądowym, że w trakcie ich związku był obelżywy zarówno słownie, jak i fizycznie. W odpowiedzi prawnicy Deppa zarzucili jej, że próbowała wymusić przedwczesne odszkodowanie finansowe przez domniemane nadużycie. Heard zeznawała w owej sprawie pod przysięgą podczas rozprawy rozwodowej. Dowody rzekomego nadużycia z jej pism sądowych zostały również opublikowane w mediach. Ugoda została zawarta 16 sierpnia 2016 roku, a rozwód został sfinalizowany w styczniu 2017. Heard anulowała zakaz zbliżania się, a była para wydała wspólne oświadczenie, w którym stwierdzili: związek był bardzo namiętny i czasem niestabilny, ale zawsze związany miłością. Żadna ze stron nie przedstawiła fałszywych oskarżeń o korzyści finansowe. Nigdy nie miała miejsca przemoc fizyczna oraz psychiczna. Depp zapłacił Heard ugodę w wysokości 7 milionów dolarów. Na początku 2019 roku aktor pozwał Heard o 50 milionów dolarów za zniesławienie w związku z artykułem, który napisała dla The Washington Post w grudniu 2018 roku, który głosił: pani Heard była ofiarą przemocy domowej, której dopuścił się wobec niej pan Depp.
W artykule nie było jednak jakiejkolwiek wzmianki o żadnym z domniemanych przypadków przemocy, których dopuszczał się aktor. W ramach pozwu Depp twierdził, że to Heard wykorzystywała go fizycznie, a jej twierdzenia były mistyfikacją. Jego była żona zaprzeczyła tym twierdzeniom. W sierpniu 2020 roku Heard sprzeciwiła się Deppowi, twierdząc, że koordynował kampanię nękania za pośrednictwem Twittera i był odpowiedzialny za organizację petycji online w celu wyrzucenia jej z obsady filmu Aquaman i kampanii reklamowej marki L'Oreal. Depp wniósł także w Anglii pozew o zniesławienie przeciwko News Group Newspapers, firmie publikującej magazyn The Sun, który to w artykule z 2018 roku nazwał go damskim bokserem. 2 listopada 2020 roku Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Depp przegrał roszczenie i że zdecydowana większość domniemanych napaści na panią Heard przez pana Deppa została udowodniona zgodnie z normami cywilnymi. Ogłoszono również brak dowodów dotyczących domniemanej mistyfikacji, a wina byłego męża jest ewidentna. Aktor planuje odwołać się od decyzji. W wyniku werdyktu Depp został poproszony o rezygnację z roli Gellerta Grindelwalda w serii Fantastyczne Zwierzęta, gdzie wcielił się w ową postać. W pierwszych dwóch odsłonach filmu Johnny Depp przyjął decyzję z pokorą i zrezygnował z roli, w której w przyszłości zobaczymy Madsa Mikkelsena. Alkohol i narkotyki. Depp przez większość swojego życia zmagał się z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. Stwierdził, że zaczynał biorąc tabletki na nerwy swojej matki w wieku 11 lat, palił mając 12, a będąc 14-latkiem używał wszelkiego rodzaju narkotyków. W wywiadzie z 1997 roku Depp przyznał się do nadużywania alkoholu podczas kręcenia filmu Co gryzie Gilberta Grape'a w 1993. W wywiadzie z 2008 roku Depp stwierdził, że zatruwał się alkoholem od lat. W 2013 Depp oświadczył, że przestał pić alkohol, dodając, że dostał prawie wszystko, co mógł z tego mieć. Johnny powiedział również: dokładnie zbadałem wino i napoje spirytusowe, a substancje te z pewnością zbadały również mnie i odkryliśmy, że świetnie się dogadujemy, a może zbyt dobrze. Odnośnie jego zerwania z wieloletnią partnerką Vanessą Paradis powiedział: zdecydowanie nie mam zamiaru polegać na napojach wyskokowych, aby złagodzić cios lub sytuację. To mogłoby być śmiertelne. W 2016 roku ówczesna żona aktora, wspomniana wcześniej Amber Heard, stwierdziła: Depp pogrążał się w głębinach paranoi i przemocy po ubijaniu się alkoholem i zażywaniu narkotyków. Chociaż tak naprawdę wspólne oświadczenie wydane przez Heard i Deppa w związku z ich rozwodem zaprzeczyło, że którejkolwiek ze stron działa się krzywda fizyczna lub emocjonalna. W 2018 roku reporter Steven Rodrick z magazynu Rolling Stone napisał, że Depp używał haszyszu w jego obecności i opisał Deppa jako na przemian przezabawnego, przebiegłego i niespójnego. Rodrick zacytował również Deppa, który stwierdził, że twierdzenie, że wydawał 30 tysięcy dolarów miesięcznie na wino, było obraźliwe, ponieważ wydał znacznie więcej. Podczas procesu o zniesławienie w 2020 roku Depp przyznał się do uzależnienia od oksykodonu i alkoholu w 2010 roku. Problemy z prawem. Depp został aresztowany w Vancouver w 1989 roku za napad na ochroniarza po wezwaniu policji w celu zakończenia głośnej imprezy w jego pokoju hotelowym. Został również aresztowany w Nowym Jorku w 1994 roku po tym, jak spowodował znaczne zniszczenia w swoim pokoju w hotelu Mark, gdzie przebywał ze swoją ówczesną dziewczyną Kate Moss. Zarzuty zostały jednak wycofane po tym, jak zgodził się zapłacić 9767 dolarów odszkodowania. Depp został ponownie aresztowany w 1999 roku za bójkę z paparazzi przed restauracją podczas kolacji w Londynie z Vanessą Paradis. W 2012 roku niepełnosprawna profesor medycyny z UC Irvine, Robin Eckert, pozwała Deppa i trzy firmy ochroniarskie, twierdząc, że została zaatakowana przez jego ochroniarzy podczas koncertu w Los Angeles w 2011 roku, lądując na podłodze i powodując obrażenia, w tym zwichnięcie łokcia. W sądzie argumentowała, że jako bezpośredni kierownik ochrony Depp nie interweniował, mimo że nie brał czynnego udziału w zajściu. Według gazety TMZ, zanim sprawa trafiła do sądu, Depp uzgodnił z Eckert nieujawnioną kwotę. W kwietniu 2015 roku Depp i jego żona Amber Heard
złamali surowe australijskie przepisy dotyczące bezpieczeństwa biologicznego, kiedy nie zgłosili swoich dwóch Yorkshire Terrierów do australijskiej służby celnej, kiedy przylecieli prywatnym odrzutowcem do Queensland, gdzie aktor pracował nad piątą częścią Piratów z Karaibów. Australijskie przepisy, które mają na celu powstrzymanie wścieklizny poza granicami kraju, wymagają, aby psy spoza kraju były poddawane kwarantannie przez co najmniej 10 dni. Hertz została oskarżona o dwa przypadki nielegalnego importu psów do kraju i jeden przypadek przedstawienia fałszywego dokumentu. Niedługo potem minister rolnictwa Barnaby Joyce powiedział: jeśli zaczniemy pozwalać gwiazdom filmowym, mimo że dwukrotnie byli najseksowniejszym żyjącym mężczyzną, na przybycie do naszego kraju, to dlaczego po prostu nie złamiemy prawa dla wszystkich? Nadszedł jednak czas, że Pistol i Bull, psy, wyleciały z powrotem do Stanów Zjednoczonych. We wrześniu 2015 roku, promując film Pakt z Diabłem, na konferencji prasowej z okazji światowej premiery w Wenecji, Depp żartował: zabiłem swoje psy i zjadłem je. Na bezpośrednie polecenie jakiegoś spoconego, wypatroszonego człowieka z Australii. W marcu 2016 roku Depp zerwał kontakty ze swoją firmą zarządzającą, The Management Group, TMG, i pozwał ich w styczniu 2017 roku za rzekome niewłaściwe zarządzanie swoimi pieniędzmi i ponad 40 milionów długu. TMG stwierdzili, że Depp sam był odpowiedzialny za złe zarządzanie podatkami, twierdząc, że wydawał ponad 2 miliony dolarów miesięcznie, a żąda pieniędzy od nich. W 2018 roku dwóch byłych ochroniarzy Deppa pozwało go za niezapłacone honoraria i niebezpieczne warunki pracy. Pozew został rozstrzygnięty w 2019 roku. W 2018 Depp został pozwany za rzekome dwukrotne uderzenie członka załogi w żebra podczas paskudnej tyrady na planie filmu City of Lies. Z dokumentów sądowych wynika, że aktor śmierdział alkoholem i brał narkotyki na planie. Polityka i religia. Spojrzenie na świat. Depp podobno powiedział niemieckiemu magazynowi Stern w 2003 roku takie zdanie: Ameryka jest głupia. Jest czymś w rodzaju głupiego szczeniaka, który ma duże zęby, które może cię ugryźć i zranić. Agresywny. Słowa podobno zostały wyrwane z kontekstu, natomiast Stern trzymał się swojej wersji. Depp nie zgodził się również z późniejszymi doniesieniami medialnymi, które postrzegały go jako europejskiego wannabe, mówiąc, że podoba mu się anonimowość życia we Francji w związku ze swoją partnerką Vanessą Paradis, a życie tam jest prostsze. Depp ponownie stał się rezydentem USA w 2011 roku, ponieważ Francja chciała, aby został ich stałym obywatelem, co, jak powiedział, wymagałoby od niego płacenia podatku dochodowego w obu krajach. 16 października 2011 roku w odcinku Larry King Live, zapytany, czy wierzy, Depp powiedział: tak, wierzę w moje dzieci. I wierzę, że dopóki będziesz szedł naprzód, po prostu idź naprzód. Wszystko będzie dobrze. Wiara w kategoriach religii? Nie. Religia nie jest moją specjalnością. Na festiwalu Glastonbury 2017 Depp złożyczył prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi. Johnny zapytał kontrowersyjnie: kiedy ostatnio aktor zamordował prezydenta? Po czym dodał: chcę wyjaśnić, nie jestem aktorem. Kłamię, słowo daję. Jednak minęło trochę czasu i może nadszedł czas. Następnie powiedział, że niczego nie insynuuje. Komentarz zdawał się odnosić do Johna Wilkesa Buffa, aktora, który zamordował Abrahama Lincolna. Sean Holdsclaw z Secret Service powiedział CNN, że byli świadomi komentarza Deppa, ale wyjaśnił: ze względów bezpieczeństwa nie możemy dyskutować szczegółowo ani ogólnie o środkach i metodach wykonywania naszych obowiązków ochronnych. Następnego dnia Depp przeprosił za swoje zachowanie, mówiąc: nie wyszło zgodnie z zamierzeniami, a ja nie miałem złych zamiarów. Nie chciałem nikogo skrzywdzić, a jedynie rozbawić parę osób. Tak kończy się ta historia o Johnnym Deppie, jednej z najbardziej wyrazistych i nieoczywistych postaci w całej popkulturze. Kto wie, jaka czeka go przyszłość? Czy w końcu zdobędzie Oscara? Czy powróci do najbardziej znaczących ról? To wszystko wyjaśni się w przyszłości.